Witamy Was w nowym odcinku Tunic. Pewnie właśnie pomyśleliście sobie, o nie, znowu Golf, o nie, znowu kolejne fejkowe GTI. Otóż nic bardziej mylnego, dlatego że prezentowany dzisiaj egzemplarz to oryginalne 20 Yare, ale samochód, którego nie można się wstydzić. Samochód, który stanowi zarówno polską, jak i europejską czołówkę, właśnie MK3. Zobaczcie naszą prezentację i ocencie go sami. Cześć Tomku, witaj. Tam. Na początek gratuluję przede wszystkim tego auta, bo trzeba. Jednak samochód w Twoich rękach od 5 lat przeszedł szereg modyfikacji. Wygląda tak, jak widzieliśmy w prezentacji, naprawdę coś pięknego. Gruba liga trójek, których mamy mnóstwo w Polsce, ale też i liga europejska, można śmiało powiedzieć, o czym świadczy m.in. zaproszenie na oficjalną część w RTRZ w tym roku, prawda? Tak, no. Jak to się zaczęło? 5 lat temu. No, zaczęło się 5 lat temu, w sumie w 2007 roku z tym samochodem. Został sprowadzony z Niemiec, tak. Oryginalny przebieg wtedy 200 tysięcy. Jeden właściciel, w sumie jestem drugim. W bardzo dobrym stanie, przecież bez modyfikacji, wersja podstawowa. Czy założenia były takie, żeby od razu to auto modyfikować, czy to miało być auto po prostu do normalnego użytku? Nie, od początku były założenia, że będzie to auto kupione pod modyfikację, tak. Wcześniej miałem Golfa dwójkę, tam trójeczka była już kupiona specjalnie po modyfikacji. Czyli zostałeś w rodzinie Volkswagena, jakieś takie przywiązanie do marki? Tak, tak. No, zostałem w to jakby powiedzmy wkręcony i jakoś ta marka mi została. Od czego zacząłeś? Jeśli pamiętasz w ogóle, bo to było trochę... Od czego zacząłem? Praktycznie po dwóch dniach, jak tylko sprowadziłem, pierwszy rzut poszły właśnie wymiana lamp, wymiana kół. I następne rzeczy powoli zaczęły się modyfikować, tak? W tym samochodzie mamy tak dużo modów, że no, trzeba w zasadzie odwiedzić jego stronę, w zasadzie w całości poświęconą temu projektowi, gdzie można dokładnie zapoznać się z opisem wszelkich zmian. Natomiast pokrótce, silnik, który tutaj został przeswapowany, to jest 1.8 turbo i co dalej z tym silnikiem było robione? Tak, jest to 1.8 turbo z Seata Cupry R, zmodyfikowany cały wydech, cały dolot. Zrobiony program, w tej chwili 240 koni, 300 Nm i podstawowe elementy, tak, turbosprężarka przerobiona SP51, wtryski. Duży icek. Duży icek, dokładnie.
silnik, okej, wiadomo, podstawa, auta modzone powinny się również dobrze odpychać, ale mamy tutaj niecodzienne rozwiązania i tak naprawdę rozwiązania tak mocno rozbudowane technologicznie, że można byłoby je z powodzeniem sprzedać na przykład do fabryki Audi czy Volkswagena. Zacznijmy od zawieszenia. Co tutaj ciekawego jest? Pokombinowane zawieszenie. Tak, jest to przede wszystkim zawieszenie na gwintowane Bichstein 16 z układem przerobiona na e-ride, ze sterowaniem z Androida, z oprogramowania przez telefon lub tablet, z możliwościami nie tylko kontroli, ale ustawiania podczas jazdy wygodnej, tak, sport, komfort i tym podobne. Także bardzo wygodne w obsłudze, nie trzeba bardzo łatwej instalacji. Kiedy poskładałeś tego e-ride'a w tym samochodzie? Tak porządnie, powiedzmy, do takiej postaci, jak jest w tym sezonie zaprezentowana. Znaczy, e-ride powstawał przez cały rok 2013, tak, praktycznie od grudnia 2012. W całości był złożony w czerwiec, lipiec już, tak? Także pół roku trwało złożenie i doprecyzowanie. Chociaż sam system sterowania trwał dokładnie rok. Zaczął się w grudniu, skończyło się grudnia 2013 roku. Bo musimy też nadmienić, że ten system sterowania właśnie przez telefon opracowałeś sam. Tak, jeśli chodzi o moduł, wykonałem go sam. Oprogramowanie modułu jest wykonane przeze mnie tylko. Jeśli chodzi o samą aplikację, tu miałem pomoc programisty, który po prostu pomógł ogarnąć grafikę i żeby to wszystko funkcjonowało w urządzeniach mobilnych. Tak. Kolejny element, wiadomo, zawieszenie. Mamy jeszcze OZ Futury. W jakich szerokościach, w jakich rozmiarach? Tak, OZ Futury z przodu 8,5 cala, z tyłu 10 cali. Heble, Porsche. Tak, w tej chwili zaciski Porsche, z przodu 312 tarcza, 4 tłoczki, z tyłu 280, też 4 tłoczki. No, są już przygotowania na 6 tłoczków, tak. To w tym sezonie jeszcze się uda? Tak, w tym sezonie już będzie 6 tłoczków założone. Myślę, że na wakacje. No i przechodzimy do chyba najważniejszego punktu w tym samochodzie. Coś, co zwraca na niego ogromną uwagę, zwłaszcza na imprezach, na eventach, na targach, gdzie wystawiasz się właśnie ze swoim autkiem. Audio. Coś, co pochłonęło gigantyczną kupę pieniędzy, no ale też dobrze gra i dobrze wygląda. Nie będziemy rozmawiać o tym, jakie tam są komponenty i tak dalej, bo pewnie brakłoby nam czasu na to. Ale pokrótce. Pełna zabudowa z tyłu, brak dodatkowych foteli dla pasażerów. Dokładnie. No, ilość sprzętu wymusiła to, że trzeba było się pozbyć tych foteli, tak? Cała koncepcja od początku polegała na tym, że nie ma być to zwykły demokar, który nie gra, tylko jednak samochód, który potrafi, nie dość, że wygląda, to jeszcze potrafi zagrać. Więc wszystko zostało oparte na płycie MDF, dobrych wygłuszeniu i skórze. Myślę, że efekt się nawet udało uzyskać, i efektu, i grania, i wizualnego wyglądu. Chociaż cały czas on się jeszcze modyfikuje, tak? Duże modyfikacje już były w 2013, bo doszedł tutaj ride, czyli doszła butla sprężonego powietrza, która zmieniła już wystrój. I przypuszczam, że na kolejne wystroje też się już będą zmieniać. Także ten system audio dalej jeszcze żyje, dalej się zmienia. Nie jest to ostateczny wygląd zabudowy. Rozumiem. Trzymam kciuki za to, żeby to auto się dalej rozwijało, bo rozumiem, że to nie jest jeszcze koniec projektu. Teraz jest taka moda na sprzedawanie gotowych samochodów, natomiast widzę, że cały czas planujesz dążyć do przodu. Nie ma planów sprzedaży tego auta. Wciąż przychodzą nowe pomysły, nowe możliwości. Rozbudowa raz, że aplikacji, dwa, że jeszcze bardziej lepszego napędu, może i mocy. Chcesz zdradzić coś odnośnie tego napędu na wizji, czy na razie zostawisz to dla siebie? No tak, no planowany jest napęd, wymiana skrzyni biegowej na sześciobiegówkę plus zmodyfikowanie układu jezdnego na 4 Motion i po prostu zrobienia mu około 300 koni na 4 kółka napęd. Czyli sezon 2015 to będzie nowa odsłona tego samochodu i jeszcze lepsza niż dotychczas. No, chciałbym 2015, prawdopodobnie 2016. Czyli żona Cię nie będzie miała przez zimę w domu, tylko będzie grzebał w garażu. No, powiedzmy, że tak. Jakąś zimę na pewno będę musiał spędzić przy tym garażu. Na koniec prezent tradycyjnie od naszego sponsora Shiny Garage i pamiątkowa smyczka za udział w naszym programie. Dziękuję Ci serdecznie, że przyjechałeś do nas i cieszę się, że jeszcze raz to powtórzę, że mogliśmy to auto zaprezentować w końcu również w naszym programie, bo większość pewnie z naszych widzów ten samochód już zna ze zlotów, z eventów, natomiast cieszę się, że mógł się w końcu pojawić u nas. Dzięki wielkie jeszcze. Ja też dziękuję za zaproszenie i za rozmowę. Kończąc ten odcinek, chciałbym życzyć zarówno Wam, jak i sobie tak wielu trafionych i owocnych modyfikacji, jakie mogliśmy znaleźć w prezentowanym dzisiaj Golfie. I cóż, tradycyjnie zapraszam Was do śledzenia naszych odcinków na Facebooku, na YouTubie. Do zobaczenia w następnym Tune It. Cześć!